Losy ludzi i wilków od tysiącleci są ze sobą powiązane. Pradawne plemiona koczownicze z podziwem i zaciekawieniem odnosiły się do tych drapieżników, ich organizacji społecznej i łowieckiej taktyki. Wiele wieków później, po przejściu na osiadły tryb życia, ludzie zaczęli przedstawiać wilki jako zwierzęta okrutne, krwiożercze, a nawet demoniczne. Chrześcijaństwo utożsamiło wilka z diabłem, przeciwstawiając jego zwierzęce cechy ideałowi Jezusa, który występuje pod postacią baranka. Z jednej strony wilki od zawsze budziły w nas strach, ale z drugiej fascynowały nas i stanowiły dla nas zagadkę. Ludzie podziwiali ich siłę, odwagę, wytrwałość, jak również wzajemne przywiązanie i opiekuńczość. Ludzie uważają się za najwspanialszy produkt ewolucji, lecz warto pamiętać, że mamy bliskich biologicznych braci, od których możemy się wiele nauczyć. Paradoksalnie, wilk, którego nosimy w sobie, może być sposobem na bycie bardziej ludzkim. Oto 12 rzeczy, których możemy nauczyć się od wilków. Lojalność ponad wszystko. Wilki są niezwykle lojalne wobec swojej watahy. Są najlepszymi graczami zespołowymi, jacy występują w naturze. Wiele drużyn sportowych, rodzin i firm mogłoby się uczyć pracy zespołowej demonstrowanej przez wilki. Wilki rozumieją swoje miejsce, przestrzegają zasad i są lojalne wobec swojej swory. Robią wszystko, aby chronić swoją rodzinę, nawet jeśli oznacza to najwyższe poświęcenie. Wilki rozumieją, że w życiu nie ma miejsca na egoizm. Pracują razem, aby osiągnąć wspólny cel, który przynosi korzyści wszystkim członkom watahy. Jak mawiał Rudyard Kipling, siłą stada jest wilk, a siłą wilka jest stado. Droga samotnego wilka. Wilki są wyrzucane ze stada tak samo jak niektórzy ludzie ze społeczności. Samotne wilki nie są bezwartościowe. Stają się doskonale przystosowane do życia w pojedynkę. Samotny wilk szybko uczy się, jak opiekować się samym sobą. Dba o swoje bezpieczeństwo i sam liże swoje rany. Staje się bardziej sprytny i zaradny niż kiedy funkcjonował w stadzie. Pomimo samotności, duża część z nich świetnie sobie radzi, a czasem zdarza się, że samotnik ponownie zostaje przyjęty do stada. Czasami czuję się trochę jak taki samotny wilk. Jestem lepszy w sportach indywidualnych niż w sportach zespołowych, a spędzając czas samotnie, czuję się, jakbym spotkał się ze swoim najlepszym przyjacielem. Bycie takim samotnym wilkiem w pewnym sensie zmusza nas do odkrycia, jak efektywnie pracować i szczęśliwie żyć na własną rękę, i pozwala nam odkryć ukryte pokłady siły, talentu i miłości, jakie w nas drzemią. Samotnym wilkiem nazywamy kogoś, kto w swojej pracy lub środowisku lubi postępować w sposób indywidualny i inny niż wszyscy. Czasami możemy się czuć, jakbyśmy nie należeli do żadnej określonej grupy, ale to właśnie czyni nas wyjątkowymi. Bądź dumny z tego, kim jesteś, nawet jeśli stado cię nie akceptuje. Ze wszystkich zwierząt najtrudniej jest oswoić samotnego wilka. Szacunek dla starszych. Ścisła hierarchia w stadzie wilków oznacza, że młode mają wielki szacunek dla starszych, zwłaszcza dla pary alfa. Robią to, co im się każe i chociaż od czasu do czasu mogą rzucić wyzwanie rodzicom, dokładnie wiedzą, co mają robić i robią to bez narzekania, znosząc trudy długiej wędrówki czy wielogodzinne polowania. Starsze wilki budzą respekt młodych, a nie strach. Młode akceptują hierarchię, bo wiedzą, że starsi bracia chronią watahę, żywią ją i oddadzą życie za swoją sforę. Zauważ, jest to coś zupełnie innego niż u ludzi. Młodzi często uważają, że w erze cyfrowej starzy są zacofani, a ich wiedza i mądrość nie jest już aktualna. Efektywna komunikacja. Dlaczego czasami tak trudno jest porozumieć się z ludźmi?
Wilki są ekspertami w efektywnej komunikacji, potrafią kierować całą watahą za pomocą wycia, warczenia, spojrzenia lub mowy ciała. Używają również zapachu i dotyku, aby komunikować się z członkami stada. Komunikacja między członkami watahy wilków wydaje się prosta. Kiedy patrzysz, jak wilki polują, to dość szybko dochodzisz do wniosku, że one po prostu wiedzą, co robić i gdzie być, aby sobie nawzajem pomóc. To sprawia, że są tak skutecznymi drapieżnikami. Tymczasem my, pomimo tak zasobnego słownika i pozornej, wydawałoby się, prostoty w komunikacji, pomimo maili, telefonów i komunikatorów, tak często po prostu nie potrafimy się zrozumieć. Opiekuńczość na najwyższym poziomie. Maria Nurowska pisała: jeśli uczyć się miłości, to tylko od wilków. I powiem wam, że to ma sens. Widać to wyraźnie w starożytnych wierzeniach i opowiadaniach o wilkach. Ludzie pozytywnie postrzegali wilczą opiekuńczość. Istnieją mity o opiece wilków nad ludźmi, jak ten o Romulusie i Remusie, założycielach Rzymu, którzy przetrwali tylko dzięki poświęceniu karmiącej ich wilczycy. Mity te mają podstawy w rzeczywistości, ponieważ wilki są nadzwyczaj opiekuńcze. Samiec nie tylko poluje i dostarcza pokarm swojemu potomstwu, ale również karmi ich matkę. Gdy młode podrastają, para wspólnie zdobywa dla nich pokarm. Młodymi wilkami opiekują się zresztą nie tylko rodzice, ale również inni członkowie stada. Nieskrępowana zabawa. Gdy nie ma nic pilnego do zrobienia, wilki wykorzystują ten czas jako okazję do zabawy. Gonią się, przewracają i wyją do księżyca. My często sami odmawiamy sobie zabawy, bo nie wypada, bo już jest za późno, bo nie mamy siły, bo to dziecinne. Jesteśmy mistrzami mnożenia wymówek. Obejrzyj film przedstawiający bawiące się wilki, a być może zachęci cię to do czerpania większej radości z życia. Jeśli zrobiłeś już wszystkie najważniejsze rzeczy na dzisiaj, to zrób coś, co sprawi ci radość. I baw się dobrze. Okazywanie sobie uczuć. Sama forma organizacji wilków zakłada bardzo silne więzi miłości między członkami watahy. Dlatego też wilki bardzo często okazują sobie uczucia, liżąc, pieszcząc, trącając nosem, a nawet skubiąc się nawzajem. Te zwierzęta nie boją się okazywać uczuć, gdy je czują lub gdy członek stada tego potrzebuje. Życie obecnie jest tak intensywne, a my często poruszamy się tak szybko, że zapominamy okazywać uczucia naszym bliskim. Poświęć trochę czasu w swoim napiętym harmonogramie, aby rzeczywiście być ze swoim partnerem i okazać mu zainteresowanie. Pokaż, co do niej czy do niego czujesz, bo w dzisiejszych czasach zobojętnienia i znieczulicy każdy z nas tak bardzo potrzebuje odrobiny miłości i uczucia. Umiejętność odpoczywania. Wilki będą oszczędzać energię tak często, jak tylko będą mogły, aby w razie konieczności walki lub polowania miały jak najwięcej siły. Z drugiej strony my nie do końca rozumiemy koncepcję odpoczynku. Często jesteśmy dumni z naszego zabójczego etosu pracy, z tego, że się przepracowujemy i przechwalamy się godzinami spędzonymi w biurze. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców. Niszczymy nasze zdrowie, niszczymy nasze dobre samopoczucie. Dobrze jest być dumnym ze swojej etyki pracy i być pasjonatem tego, co się w życiu robi, jednak sukces zawodowy i pieniądze nie są wiele warte bez zdrowego, pełnego życia i wartościowych relacji. Odpoczynek jest niezwykle ważny, więc naucz się odpoczywać, bo tak. Odpoczynek to umiejętność i w swojej najlepszej odsłonie nie polega na siedzeniu na kanapie i scrollowaniu social mediów czy zajadaniu chipsów przed serialem na Netflixie. Bierz tylko to, co ci jest potrzebne. Ludzie zwykle biorą dużo więcej niż potrzebują, co oznacza, że stopniowo rujnujemy naszą planetę. Gdybyśmy byli tak roztropni jak wilki, świat byłby o wiele lepszym miejscem. Wilki biorą tylko to,
czego potrzebują. To nie są lisy, które wkradając się do kurnika zabijają 10 kur, aby zabrać sobie jedną na zaspokojenie głodu. Chociaż czasami wilki określa się jako zwierzęta oportunistyczne, każdy ruch w ich grze jest starannie przemyślany i poparty konieczną potrzebą, którą muszą zaspokoić. Może z tego i dla nas płynie wilcza nauka? Jak mawiał Immanuel Kant, człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść. Bądź rozsądny i unikaj zbędnego ryzyka. Samiec i samica alfa są mądrymi przywódcami. Kiedy bronią swojego terenu i bezpieczeństwa, watahy nie dążą do starć, o ile nie jest to konieczne. Wilki potrafią kalkulować podejmowane ryzyko. Gdy nie mają wyjścia, stają do walki z silniejszym przeciwnikiem i walczą do śmierci. Jeśli jednak nie jest to konieczne, wolą unikać konfrontacji. Kiedy wyczują intruzów, nie ruszają od razu do ataku. Najpierw starają się ocenić, jak groźny jest przeciwnik. Czasem wystarczy odstraszyć intruzów wyciem. Jeśli można niezauważenie wycofać się i przeczekać niebezpieczeństwo, te mądre zwierzęta wybiorą taką opcję. Bywa również, że samiec alfa sprawdza dyskretnie przeciwnika, podchodząc cicho w jego pobliże. Niestety, my nie zawsze kierujemy się takim wilczym rozsądkiem. Mamy skłonności do autodestrukcji, sabotowania swoich własnych działań i popadania w skrajności. Jak to ujął Fromm, człowiek szuka dramatu i ekscytacji, kiedy nie może uzyskać satysfakcji na wyższym poziomie, tworzy dla samego siebie dramat zniszczenia. Przywództwo ponad siłę i przymus. Samiec i samica alfa nie potrzebują policji i wojska, aby skutecznie zarządzać swoją watahą. W przeciwieństwie do rządów, realizują swoje cele, posługując się tylko w niewielkim stopniu siłą i przymusem, a znacznie częściej umiejętnie dawkowaną pobłażliwością i opiekuńczością. Wykorzystują w tym celu spryt i instynkt taktyczny. Ich autorytet w grupie opiera się na doświadczeniu i odpowiedzialności, które rodzą zaufanie. O skuteczności takiego dowodzenia decydują wzajemne relacje przywódców alfa, ich sposób zachowania i kierowanie grupą wilków, a jednocześnie zaangażowanie i konsekwencja w działaniu. Niewiele jest w przyrodzie gatunków, które funkcjonują w ten sposób. Ze względu na wspólny cel, jakim jest przetrwanie watahy, nie dochodzi do walk pomiędzy partnerami alfa. Przywództwo wilków nie opiera się na terrorze. Para alfa nie dąży do utrzymania posłuszeństwa strachem, gdyż jego paraliżujące działanie nie sprzyja współpracy w grupie. Firma bez takiego przywództwa jest jak wataha bez pary wilków alfa. Po prostu grupą ludzi, w której każdy spycha swoje zadania na osobę stojącą obok. W grupie zawsze musi być przywódca. Osoba lub jak u wilków dwie osoby, które mają posłuch oparty na szacunku, ustalają cele całego stada i dostosowują wzajemnie działania poszczególnych członków grupy. U nas często najwyższe szczeble władzy obejmują ludzie wątpliwi moralnie, których celem nie jest dobro ogółu społeczeństwa. Tak samo w korporacjach. Często wysokich rangą menadżerów obchodzą tylko ich coroczne bonusy. Natomiast nasi rodzimi przedsiębiorcy, choć pracowici i na ogół uczciwi, gdy ich firmy osiągają pewien poziom i zaczynają zatrudniać coraz więcej ludzi, napotykają olbrzymie problemy w sferze przywództwa. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nikt nigdy nie nauczył ich, jak być liderem. A wilki niejako mają ten naturalny zmysł lidera w sobie. Zostaw po sobie ślad. Wilki zostawiają swój ślad i znaczą swój teren, oddając mocz, kał lub ocierając się o drzewa. Oczywiście my, ludzie, nie powinniśmy tego robić. Inaczej świat byłby bardzo dziwnym miejscem. Tego punktu nie bierz dosłownie, ale staraj się żyć tak, aby zostawić po sobie coś wartościowego. Zostaw swój ślad.
odciśnij swoje piętno na świecie. Czego nauczyłeś się od wilków? Jakie inne zwierzęta cię inspirują? Napisz w komentarzu.